Witajcie na wideoblogu serwer.com.pl. Piotr, Andrzej. Dzisiaj zaprezentujemy Della, mobilną stację graficzną Della. Niedawno były Lenovo. Taki rodzynek nam się został trochę, tak? Tak, no został sam. Tam były dwa akurat, ten będzie sam. Podobnej klasy, szóstej generacji, model 7510. Dokładnie. Z serii Precision. Precision to seria przeznaczona do zastosowań graficznych, jeżeli chodzi o Della mobilne stacje graficzne. W przeciwieństwie do Latitude'a, powiedzmy bardziej seria biurowa, tak? Dokładnie tak. No to zaczynamy. I siódemka szóstej generacji, tak jak już Andrzej wspomniał, to jest wersja HQ czy U? Dobre pytanie, ale mam tu gdzieś ściągę. HQ. Czyli HQ. Tak myślałem. Wersja czterordzeniowa, ośmiowątkowa, więc sprzęt tak. Najwyższej klasy montowany procesor. Tak normalnie z tym Lenovo to był odpowiednik, powiedzmy, tej P50. Tak, tej wyższej. Bez S. Bez S wyższej konfiguracji. Natomiast tak. Grubością odpowiada raczej też temu P50. Pamięć RAM DDR4 oczywiście, tak. Tutaj w tym przypadku mamy zamontowane 24, trochę tak nietypowo, ale tak widocznie taka wychodziła konfiguracja. Więc taką też tutaj Wam prezentujemy, 256 GB SSD tak. Oczywiście i Windows 10 Professional. Dokładnie tak. No, z takich pozostałych informacji, które myślę mogą być tutaj przydatne dla naszych widzów, tutaj karta graficzna oczywiście Quadro. Tak podobnie jak i Lenovo, tak, wszystkich są grafiki Quadro 1000M. Mamy klawiaturę numeryczną podświetlaną, matrycę matową, natomiast jest jedna rzecz, której tu chyba nie ma, która była... Dotyku. Nie ma dotyku, tak. Czy można matryca... dotykać, ale nie działa. Można dotykać, ale zostają tylko palce odbite. Matryca Full HD matowa, dobrej jakości, jednak bez dotyku. Dokładnie, jest to alternatywa, na pewno tak jak wspominaliśmy w poprzednim filmie. Dla wielu osób nie jest ten dotyk ważny pracy, więc pewnie zdecyduje się na tego typu rozwiązanie. Jeżeli ktoś tak. będzie chciał korzystać z matrycy dotykowej, jak najbardziej zapraszamy do poprzedniego filmu, gdzie prezentowaliśmy Lenovo. Tutaj mamy Della, naszego rodzynka, który również dobry, mocnym sprzętem tutaj prezentuje. Równie dobry, tak. Dokładnie tak. Klasa, tak samo jak Andrzej wspomniał, P50, Lenovo P50. Więc idealne rozwiązanie dla grafika, dla operatora naszego kamer, którego próbujemy przekonać, żeby jednak zdecydował się na w końcu mocniejszy sprzęt. Więc AutoCAD, tak. No dokładnie. Renderowanie filmu. Takie zastosowanie, gdzie potrzebna jest duża moc obliczeniowa w połączeniu z mobilnością. Dokładnie tak. Trzeba uzyskać na laptopie. No z takich może pokażemy go tutaj jeszcze dookoła, jak on się tutaj prezentuje. Złącz mam wrażenie, że nieco jednak mniej niż w Lenovo. Tak, niż w Lenovo. Oczywiście są złącza podstawowe, takie jak DisplayPort, HDMI, LAN, USB. Natomiast no nie ma tutaj na przykład złącza USB-C, tak, które też jest jakimś tam w tym momencie ważnym elementem tak tych do podłączenia pewnych nowszych czasami urządzeń. Także no jest jakaś tam to delikatny minus w porównaniu z Lenovo, jeżeli mielibyśmy tutaj takie porównanie zrobić. Ale na plus pewnie cena. Na plus pewnie cena, tak. Bo cena jest bliżej ceny P50S niż P50, w związku z tym tak. Myślę, że taka bardziej wyśrodkowana, to tak? To jest po środku. Tak. Po środku, bo ta sztuka prezentowana jest za 3499 zł. W ofercie oczywiście dostępna na stronie internetowej, na sklepie internetowym serwer.com.pl, jak i u nas w salonie. Także osoby, które chciałyby dotknąć, popracować, sprawdzić, jak to fizycznie to wygląda. To, tak, wiesz. Dotknąć, ale oczywiście zostawić ślad palcy tylko i wyłącznie. Pomacać może. Tak. Fajny, wydajny sprzęt, fajnie wyglądający. Myślę, że to też jest jakaś tam zaleta. Od te Lenovo nie wszystkich przekonują, no jednak seria ThinkPad wizualnie, chociaż nam się bardzo podoba. Tak. Także jest jakaś w każdym razie alternatywa, też ją posiadamy i jak najbardziej zapraszamy. Do wyboru można sobie na własne oczy przyjść, porównać i wybrać. Dokładnie. Dzięki. Dzięki.